Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Juliusz Chrząstowski. Ja byłem w podstawówce Usiek. Może Usiek spróbuję, a Usiek był wtedy raczej z tych typów takim klasowym prymusem od świadectw z czerwonym paskiem. No i nagle coś w mnie tknęło i byłem tym urwisem. Wywróciłem ławkę, krzesło, złamałem linijkę, zacząłem krzyczeć. Dostałem brawa wszystkim. Wszyscy byli totalnie zdziwieni, że zobaczyli moją inną stronę i ja sam siebie wtedy zobaczyłem, że jestem... Przez moment byłem kimś innym zupełnie. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Juliusz Chrząstowski. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy rozmawiać dzisiaj o punktach zwrotnych w twoim życiu. Cokolwiek to znaczy. Zaraz zobaczymy, co znaczy to u ciebie. Ale myślę o tych punktach zwrotnych, które być może wydarzyły się. Nawet jestem tego pewna w twoim rodzinnym mieście, czyli Świdnicy. Mhm. Opowiesz o tym? Coś tam się zdarzyło? Jakiś ważny człowiek? Spotkanie w podstawówce, może wcześniej, w przedszkolu? Ha. Tak, bo to jak mam różne zapytania na oficjalnych czy mniej oficjalnych spotkaniach, jak to się stało, że zostałem aktorem, albo w którym momencie mnie olśniło, no to wszystkie te odpowiedzi na te pytania są związane z moim rodzinnym miastem, czyli z moją rodzinną Świdnicą. No i z tymi wspaniałymi paniami nauczycielkami, potem paniami profesor z liceum, które mnie gdzieś ku tej tak zwanej karierze aktorskiej pchnęły, albo powiedziały, rób to. No, a która konkretnie? Albo wysłały na ten pierwszy konkurs recytatorski. Kiedy to było? Która pani, kiedy to było? Pierwszy konkurs recytatorski, na który poszedłem jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, była szósta klasa szkoły podstawowej, no to ile miałem lat? 13. Niezapomniana pani Małgosia Stauffer, która dzisiaj mieszka w Belgii i mamy do dzisiaj ze sobą kontakt. No, nawet z moją żoną w zeszłą jesień ją odwiedziliśmy tam, więc ją serdecznie pozdrawiam, bo na pewno odsłucha. Wysłała mnie na ten konkurs, bo to jest taka opowieść legendarna, jak to klasa miała zrobić apel, bo to były czasy jeszcze schyłku PRL-u i robiono apele. No i mieliśmy zrobić jako klasa apel jakiś tam podsumowujący zimę i pani Małgosia napisała scenariusz, który była postać urwisa, klasowego urwisa. No i prawdziwy klasowy urwis miał tę postać grać, no ale jak się okazało, trzeba było wyjść na scenę i być urwisem, no to zdjęła go trema i z tego klasowego urwisa nic nie było. No i pani Małgorzata wtedy stwierdziła, że może ja byłem w podstawówce Usiek. Może Usiek spróbuję. A Usiek był wtedy raczej z tych typów takim klasowym prymusem od świadectw z czerwonym paskiem. No i nagle coś w mnie tknęło i byłem tym urwisem. Wywróciłem ławkę, krzesło, złamałem linijkę, zacząłem krzyczeć. Dostałem brawa wszystkim. Wszyscy byli totalnie zdziwieni, że zobaczyli moją inną stronę i ja sam siebie wtedy zobaczyłem, że jestem... Przez moment byłem kimś innym zupełnie. No i to był ten moment, kiedy ja pierwszy raz doznałem właśnie idei teatru, tym istoty, w ogóle istoty aktorstwa, że się jest przez moment totalnie kimś innym niż na życie. No i chyba to był ten taki, ten punkt zwrotny, kiedy ja... Zapłon. Zapłon, tak, ta iskra. Bo potem już był konkurs recytatorski. Pamiętam, poszedłem ze skumbriami w tomacie Gałczyńskiego, dostałem jakąś nagrodę, książkę, no i potem się już potoczyło. Zacząłem robić kolejne już sam apele, przedstawienia. W liceum założyłem kabaret w klasie, byłem wycieruchem wszystkich konkursów recytatorskich. Ale ten kabaret w klasie, to jest ciekawa sprawa. Tak, kabaret się nazywał Efemeryda.
Byłem wtedy zafascynowany, bo to był ten przełom lat 89-90 i nagle na kasetach wideo ukazywały się wszystkie legendarne kabarety typu Dudek, Tej i tak dalej. I ja te wszystkie teksty, monologi spisywałem. Odręcznie w zeszycie? Odręcznie w zeszycie, oczywiście. I się tego uczyłeś? I się tego uczyłem. No i jeszcze zmuszałem do tego swoich kolegów i koleżanki, żeby ze mną to grali. Więc mam zaliczone wszystkie legendarne Wężykiem, Wężykiem, czyli słynne trio Kobuszewski, Michnikowski, Gołas z kabaretu Dudek. Wszystkie dialogi między Laskowikiem a Smoleniem z kabaretu Tej. No wszystkie legendarne, potem się dowiedziałem, że to są wszystko legendarne dialogi Tuwima z Dudka i monologi Michnikowskiego i Dziewońskiego. I to wszystko potem w ramach tego kabaretu uwspółcześnione oczywiście jakąś muzyką, która wtedy tam wchodziła w latach 90. jakimś mrocznym The Cure. Graliśmy z powodzeniem, ja się w tym świetnie czułem, realizowałem. Pamiętam, byłem w klasie humanistycznej, miałem jeszcze łacinę i pani łacinniczka zawsze nazywała mnie, że ona mi wszystko wybaczy, bo ja jestem ten spiritus movens tej klasy. Zawsze imponowało i na tym dobrej opinii, jak to się mówi, leciałem. W sumie w czapku urodzone. Ja wiem. Tak, z tego wynika, że ta droga do aktorstwa była usłana różami. No nie tak, nie tak, to nie jest takie proste, że jak się o tym opowiada. Pamiętam, że w tej Świdnicy na jakimś tam etapie, jak już wiadomo było, że muszę zdawać do tej szkoły, no to... We Wrocławiu. Do Wrocławia, to brakowało mi kogoś, kto by mnie przygotował, kto by mnie wysłuchał profesjonalnie, dał radę. I pamiętam, pojechałem do Kłodzka. Tam w Kłodzku rezydował legendarny, już świętej pamięci, Marian Półtoranos, który był takim guru takiego teatru amatorskiego. On działał w tym ruchu, robił świetne monodramy. Na przykład spod jego ręki wyszła słynna dzisiaj aktorka Gabrysia Muskała. I tam pojechałem do tej Mekki, żebrząc o wysłuchanie. Potem z Marianem trafiłem do jego teatru i zrobiliśmy parę przedstawień. Natomiast wtedy pamiętam, że przyjechałem jako taki mały Julek ze Świdnicy jakimś pociągiem przez Wałbrzych z przesiadką. Zajęło mi to cały dzień. Marian mi poświęcił pół godziny, wysłuchał jakiegoś mojego, łagodną Dostojewskiego mu mówiłem. On wysłuchał i powiedział mi dwa zdania, że ja się chyba nie nadaję, bo mam martwą górną wargę. Z takimi... Czyli wytłumaczy. No, że po prostu moja górna warga jest nieruchoma, w związku z tym mówię spłaszczonym głosem. Artykulacyjnie nie najlepiej, w związku z tym nie jestem w stanie wyzwolić emocji. No i z takim podkulonym ogonem do tej Świdnicy wróciłem, że się nie nadaje, no ale... Z tą martwą wargą. Akurat z tą martwą wargą Marian miał rację, bo potem już u mojej pani profesor od wymowy usłyszałem potem ten zarzut też. Oczywiście pracowałem, ożywiłem tę martwą górną wargę. Dzisiaj ona chyba już nie jest martwa. No ale wtedy to był taki moment, że stwierdziłem, że no to może jednak nie, to może jakąś polonistykę pójdę, no ale to był taki krótki moment zwątpienia, bo i tak bakcyl i miłość i pasja jak już zostały zasiane, to już nie było odwrotu. Wiesz co, mówisz o tych pierwszych momentach bycia na scenie, tej dużej, tej mniejszej, później dużej, ale jeszcze się zastanawiam nad takimi momentami, może zwrotnymi, olśnień artystycznych. Jesteśmy z tego samego pokolenia i mówiłeś o kabaretach, które wychodziły na kasetach i które później monologi spisywałeś, ale też wtedy w telewizji, w drugim programie puszczano wspaniałe kino, cały przegląd filmów Bergmana, Viscontiego, Carlosa Saury. Tak zwane DKF, na który chodziłem na te przeglądy. Było w Świdnicy legendarne kino Gdynia. Dzisiaj jest tam Figloraj. No i w tym kinie Gdynia pamiętam, zobaczyłem, byłem na tych kilku DKF-ach i między innymi zobaczyłem pierwszego Davida Lyncha. I nie, kompletnie tego kina nie rozumiałem, ale było dla mnie ono coś dotykało czegoś, czy ja wiedziałem, że mnie fascynuje. Nie potrafiłem oczywiście tego zdefiniować. Pamiętasz, który to był film? To był ten film z Laurą Dern. Dzikość w sercu. Dzikość serca i Nicolasem Cage'em, tak. Więc tak, a jak mówisz o dwójce, no to w czwartek było zawsze studio teatralne dwójki.
późnym wieczorem i widziałem tam legendarne przedstawienia teatru telewizji i do dzisiaj pamiętam takie dwa szczególnie tytuły, które mnie uderzyły, które gdzieś uformowały na wiele lat. Pierwszy to był Ostatnie taśmy Krappa, monodram z Tadeuszem Mumnickim, jak zobaczyłem tego Łoma w telewizji. To, co on wyprawia, i potem zacząłem o nim czytać i znalazłem te opinie, że w gruncie rzeczy nie ma aktora w Polsce, który nie przeszedł przez jego ręce jako jego student, żeby nie nazwał go Łom i twierdził, że to jest najwybitniejszy polski aktor. Wszyscy go znają z pana Wołodyjowskiego, z Michała, a on był rzeczywiście Łomem teatralnym. A drugi takie olśnienie, to jak zobaczyłem Opis obyczajów Mikołaja Grabowskiego, a potem dwa tygodnie później ten sam Opis obyczajów. Teatrze Stu w Krakowie, tak? Tak, on był z Teatru Stu z Krakowa, a potem dwa tygodnie później zobaczyłem go jako swoje pierwsze przedstawienie na deskach teatru w Świdnicy. I jak zobaczyłem właśnie Peszka, Frycza, Grabowskiego, Bielską na żywo i to, co oni wyprawiali na podstawie jakiegoś staropolskiego tekstu barokowego, który się wydaje jakąś ramotą, a oni z tego zrobili taki teatr. Aktualny bardzo. Bardzo aktualny. Do teraz. A jeszcze może i bardziej niż wtedy. Także byłem totalnie zafascynowany tym Opisem obyczajów. No i potem miałem taki właśnie ten błysk Jezu, że gdyby mi to wtedy ktoś powiedział, że ja potem 10 lat później będę u niego w teatrze, on będzie moim dyrektorem i ja z tą Bielską, Fryczem, Peszkiem grał na jednej scenie, to wydawałoby mi się to kompletnie niemożliwe. No, to mówisz o takich tych marzeniach, prawda? Że to, jest to, co jest niemożliwe, nagle staje się bardzo realne. I to są twoi koledzy, prawda? Koledzy, z którymi pracujesz. Ale ja jeszcze pytam o te spotkania takie artystyczne, które cię naprawdę tak głęboko wstrząsnęły. Jeszcze nie wiedziałeś, że to się wydarzy, to będzie możliwe. To muszę tu powiedzieć, bo to jest też takie dla mnie jakoś dzisiaj jako wykładowca szkoły Wydziału Aktorskiego na Krakowskiej Akademii Frycza uczę wiersza współczesnego. I zawsze gdzieś na jakimś etapie muszę robić wojaczka, bo gdzieś ten wojaczek ciągle we mnie siedzi. To jest fascynacja w ogóle licealna. Dlaczego? To jest coś jakiegoś, pamiętam, był ten moment, pewnie też się na to załapałaś, że nagle wraz z nową erą, upadkiem komuny, weszły te wszystkie teksty, które były w drugim obiegu tak zwanym. Tak, nie? Tak. I się nagle pojawiło to, że wszyscy słuchaliśmy Coena i czytaliśmy Coena w tłumaczeniu Zębatego. Że pojawił się Stachura i jego wszystkie dostępne wiersze. No i gdzieś też w tym obiegu, jako kaskadera literatury, przynajmniej dla mnie wrócił wojaczek i można było go wszędzie już dostać, czytać, bo on zaczął być wydawany. Jeszcze wtedy w tym gronie był Chłasko. Tak. I oczywiście Pinki 20-letni i Chłasko, oczywiście. Ja miałem jakąś słabość do tego wojaczka i do dzisiaj mam, ale mam takie właśnie zdarzenie, że będąc na jakimś konkursie recytatorskim w Dzierżoniowie, na jakimś etapie wojewódzkim, w jury był Andrzej Wojaczek, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, brat Rafała. Wielki facet, takiej postury chyba nawet trochę większy ode mnie, z pięknym, ciemnym głosem. Ja akurat w Radiu Wrocław słuchałem, jak on czyta Lolitę Nabokowa. I jak zobaczyłem, że on jest w jury, to ja byłem tym totalnie z jednej strony onieśmielony, z drugiej strony był przeszczęśliwy, że widzę brata wojaczka, aktora, tak wielkiego aktora na żywo i że on będzie jeszcze mnie oglądał i oceniał. I pamiętam, że tam dostałem na tym konkursie jakąś nagrodę, ale to jakby mniej ważne. Ważniejsze było to, że pamiętam, już wszyscy się rozjeżdżali z tego Dzierżoniowa do tych swoich miast i miasteczek i on do mnie podszedł przed ośrodkiem kultury, klepnął mnie tak tą swoją wielką ręką w plecy i powiedział coś w stylu rób to, czy idź w to. W sensie, idź do tej szkoły, zostań tym aktorem, bo masz to coś. Ja to potraktowałem jako takie boskie naprawdę uderzenie. Od Rafała Wojaczka, pośrednio. Pośrednio. Więc Andrzej Wojaczek, gdzieś tak jak wróciłem od Mariana Półtora Nosa załamany, to po tym Dzierżoniowi wróciłem uskrzydlony. I pomyślałem sobie, że jak taki ktoś mi powiedział rób to, to będę to robił. No, a ta szkoła teatralna, tam spotkałeś jakichś ludzi, którzy może
właśnie poprzez przez łom, przez łamanie, przez trudy, przez no wcale nie dopieszczanie, bo też z tym mi się kojarzy jednak praca aktor ze sobą aktora, którzy cię czegoś nauczyli, którzy być może właśnie byli na twojej drodze osobami, które... Bardzo ważnymi, tak. Ja w ogóle studiowanie we Wrocławskiej Szkole Teatralnej wspominam niezwykle pięknie i zawsze z sentymentem, bo na Wydziale Aktorskim w Wrocławiu jeszcze studiowałem w latach 90., wtedy, kiedy ta szkoła była w małej willi po niemieckiej na Krzykach. Dzisiaj to już jest taki kombinat połączony z Wydziałem Lalkarskim. A myśmy wtedy, wszyscy studenci byli zamknięci w małej willi, znaliśmy się wszyscy jak łysy konie, jedliśmy razem w bufecie, uczyliśmy się razem tekstów, chodziliśmy razem na ogród i po kolację do Supersamu. I to był taki naprawdę czteroletni, piękny czas życia w pewnej komunie ze studentami. No i tym wszystkim jeszcze się spotykało tam totalnych frików, którzy nas uczyli. Bo z jednej strony ta specjalizacja ruchowa, która tam do dzisiaj jest, to, że mogłem spotkać na przykład ludzi, którzy mieli styczność z Grotowskim, z Tomaszewskim, bo to z tym Wrocław stał, nie? Że oni jeszcze wtedy funkcjonowali i opowiadali o tych swoich doświadczeniach, lepszych, gorszych, ciężkich. To, że spotkałem na swojej drodze panią profesor Krzysisławę Dubielówną, która ostatnio widziałem, że obchodziła 60-lecie chyba bycia na scenie i do dzisiaj jest aktywna. I miałem z nią wiersz i ona mi gdzieś jakąś klapkę pootwierała, co z tym tekstem mówić, kiedy się stoi na scenie, że właśnie złamała mnie po kilka razy Teresa Sawicka na scenach współczesnych, że dręczył mnie z chłaski Jerzy Szejbal, mój opiekun roku, że miałem prozę z Grażyną Krukówną właśnie. No to są te takie spotkania, no które... No i że w ogóle o tym, jak żyć w tym zawodzie, uczył mnie profesor Bielunas. O. To są te rzeczy, które dziś zostają i zostały na całe życie. O, jak żyć w tym zawodzie? No, profesor Bielunas jakby był w tym bardzo szczery. Uwielbiał nas, zbierał z nami gadać, wysyłał zawsze do sklepu monopolowego w takich sytuacjach już półoficjalnych, żeby gadać o życiu właśnie, co z tym życiem zrobić. No i pamiętam, że jak nam powiedział którymś razem, słuchajcie, no musicie sobie uświadomić, że z tej waszej tam czternastki, no to karierę zrobi jedna albo jeden, 5-6 z was zostanie w zawodzie, a reszta nie będzie w zawodzie. Myśmy byli tym totalnie oburzeni, co on nam wciska. A on nam mówił, nie no, właśnie musicie się przyzwyczaić do tego, skończyć z marzeniami, że to jest rzemiosło, które trzeba wykonywać rzetelnie. I wtedy się jest średnim aktorem, będziecie z tego mieć jakieś pieniądze, mniejsze, gorsze. I nie żyć ideałami, bo te ideały wciągną was w jakieś niebezpieczne wiry, depresji, uzależnień i tak dalej. Tylko trzeba twardo stąpać po ziemi. Wtedy nam, na te głowy dwudziestolatków, te słowa były jakieś okrutne i nie chcieliśmy tego słuchać, no ale no niestety on miał rację. No ale kiedy pomyślałeś, że on miał rację? No 25 lat na scenie i przed kamerą. Wiem, że miał rację, ale pierwszy raz zrozumiałem, że on ma rację, jak byłem tuż po szkole i dostałem mocno obuchem w łeb, jak poszedłem do małego prowincjonalnego teatru grać i zobaczyłem rzeczywistość prowincjonalnego miasteczka z jednym teatrem. Mówisz o Częstochowie, tak? No i wtedy te wszystkie ideały gdzieś tak szybko legły w gruzach i no, oglądałem się w Teatrze Polskim we Wrocławiu Jarockiego, Wajdy i Lupy. A tutaj aktorzy prowincjonalni z filmu Agnieszki Holland. A tam nagle mi przyszło grać o 10 rano Zemstę i w jakiejś pomarańczowej peruce z doszywanym brzuchem dla rozbrykanej szkolnej widowni. I nagle zobaczyłem, że w teatrze gra się o 10, a próbuję o 18. No i dobrze, że mogłem uciec z tej Częstochowy szybko, no bo tak sobie myślę, że gdybym tam został, to chyba bym chyba wcześniej czy później odszedł od tego zawodu, bo nagle by się okazało, że jestem nim totalnie rozczarowany. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
A jakbyś odszedł od zawodu, to co byś mógł robić? Pewnie to, co ty. Czyli, bo bardzo chciałem być zawsze też dziennikarzem. Aha. Mnie to fascynowało. Właśnie to, że chodziłem na te DKF-y, że oglądałem. Aha. Ja to wszystko czytałem, te recenzje, prenumerowałem ekran, kino i tak dalej. Film też. Więc pewnie poszedłbym w tą stronę. Może bym pisał o tym, nie wiem. No tak gdzieś się sytuuje, bo to była jakaś taka pasja młodzieńcza i ona we mnie nie zanikła. Tak? Do dzisiaj też staram się to wszystko śledzić, czytać, oglądać, mieć na ten temat jakieś zdanie. Więc pewnie tak by to było. No ale z drugiej strony no, nie chcę gdybać, bo to potem na jakimś etapie życia zrozumiałem, że mnie pasjonuje ogrodnictwo, jak już miałem dom z ogrodem, więc może byłbym ogrodnikiem, no nie wiem. Czy ta pasja do ogrodnictwa się utrzymała? Tak. Więc jak mi dzisiaj dałaś w prezencie tygodnik powszechny z nasionami trafy, to się naprawdę ucieszyłem. Tak, zgadza się. Tak było. No właśnie, bo natychmiast je posieję. Ale ile to jest takiego fascynującego w ogrodnicy, że po prostu zasadzasz i z tego... Że ci to rośnie. Tak, i że to ty zrobiłeś. Że to ja to zrobiłem. Pośrednio twoje dzieło. Że to jest moje pośrednie dzieło i że to cieszy. I że potem się musisz tym opiekować, bo to nie polega na tym, że kupujesz kwiatek ze szkółki roślin, wsadzasz go do dobrej ziemi uniwersalnej, którą też kupiłeś w szkółce roślin, podlejesz dwa razy i jest. Nie. Bo to jakby to nie w tym. No, jeśli tego, ten tulipan, który teraz pięknie kwitnie, mam 150 cebulek, to trzeba je zawsze, wiesz, jak one przekwitną w okolicach czerwca, lipca wykopać, przesuszyć przez lato. Potem przesuszone przez lato w okolicach głębokiej jesieni, październik, listopad, włożyć do ziemi, zaplanować, gdzie one będą mogły na wiosnę zakiełkować. Na wiosnę okrywać, potem odsłaniać, podlewać z nawozem, chuchać, dmuchać, żeby zakwitły, żeby nie zmarzły. No i teraz możesz się w maju nimi cieszyć. Ale w gruncie rzeczy pracujesz na ten maj cały rok. I tak jest proces. Z każdym typem rośliny, która jest wieloletnia. Kwiatem, krzewem. Rozumiem, że masz bardzo dużo książek na temat ogrodnictwa. Tak, bo to jest też fantastyczna dziedzina, do której musisz się cały czas uczyć, no bo z każdym, wiesz, potem zaczynasz szukać jakichś ciekawych gatunków, nie? No to poznajesz, a taki, a on już jest w Europie, a on już jest w Polsce, a jest możliwe, że nie zmarznie, że są już sposoby na to, żeby go mieć też tu, że on, mimo że pochodzi tam gdzieś z Ameryki. Więc tak... Człowiek wchodzi w to całym sobą i doczytuje, sprawdza i potem, no taki jak teraz jestem maj i kwiecień, to ja tylko cały czas jestem zły, że nie mogę być non-stop w domu i nie siedzieć na ogrodzie i z żoną się fascynować. Coś nam wzeszło, co nie wzeszło, coś zostało zjedzone przez szkodnika i człowiek jest zły, a to jednak się oszczędziło i przeżyło zimę. Jak pięknie, że przeżyło. To są takie, wiesz, no takie małe szczęścia nasze. A taka największa duma twoja ogrodnika, coś, co po prostu urosło, a mogłoby się to nie zdarzyć. Wiesz co, no, w pewnym momencie odkryłem taką roślinę, kwiat, który się nazywa po polsku paciorecznik, ale on jest bardziej znany jako z łacińskiej nazwy kana. To są takie charakterystyczne, długie, zielone liście, które mają takie pomarańczowe i białe kwiaty. To jest bardzo popularne, szczególnie na Bałkanach i w krajach południowych. Oni tam to sadzą w takich kępach, w ogóle na zimę nie wykupują. To zawsze jest. My tu w Polsce musimy to na zimę, jako takie te karpy, przechować w ciepłych warunkach, więc wykopać, potem wkopać. Natomiast to jest fascynujące, że chowasz tą cebulę, która jest wielkości takiej mojej ręki, po czym od początku teraz, gdzieś już od maja zaczyna startować i jest w stanie wyrosnąć na mój wzrost, nie? Czyli w stanie wyrosnąć te 2 metry i ten kwiat jest na 2,5. I obserwujesz to przez całe lato, to podlewając, nawożąc, widzisz, jak to ma metr, półtora i potem gdzieś w okolicy września zakwita i masz tę satysfakcję, że te 2,5 metra kolejny raz udało ci się wyhodować. I to jest ten paciorecznik. Imponujące. Tam odpoczywasz, rozumiem. Tak. No, myślę, że to się wzięło z tego, że jakby zrozumiałem, że bycie w ogrodzie, ono mnie, że ja świetnie wypoczywam, ale też świetnie resetuję wszystkie to, co człowiek ma w głowie, kiedy pracuje w teatrze, gra rolę, jeździ na plan, ma zajęcia ze studentami, że to czyści głowę, no bo gdyby tak cały czas żyć tymi emocjami tych postaci, które grasz na co dzień, a czasami są to bardzo mroczne postaci,
no to potrzebny jest reset głowy i wyczyszczenie umysłu, żeby zrzucić z siebie te emocje, w które się człowiek wprawia, które wibrują w tobie, kiedy grasz tyrana, dziecko, polityka, króla, zdrajcę i tak dalej, i tak dalej. Gospodarza. No, a jak wychodzisz z tego swojego ogrodu, to gdzie jeszcze odpoczywasz? No, jako mieszkaniec wsi, no to nie jest chyba dzisiaj nic nowego, że mamy dwa psy, mamy dwa koty, wszystkie zwierzaki z azylu i że te dwa psy są miłośnikami długich spacerów. Tam w tych naszych okolicach podkrakowskich mamy taką możliwość, że chodzimy na długie spacery po polach, gdzie są tylko pola, sarny, zające i nasze psy i one biegają luzem i czują ten zew wolności. A w tych polach można też obserwować to, jak się zmienia świat wraz z porami roku. Więc te długie spacery też mi bardzo dużo dają. Niekiedy te spacery się przeradzają w jakiś truchcik czy jogging i tak dalej. Więc to jest też świetna taka sposób na odpoczynek i na to, żeby jednak się odciąć na moment od tego życia zawodowego. Mhm. A z ludźmi? Z jakimi ludźmi wypoczywasz? Jak się jest na tej wsi, powiem ci, to nawet z moją żoną Martą nagle tak stwierdziliśmy, że nie do końca aż tak potrzebujemy tych ludzi. Wiesz, że jakoś będąc cały czas w tym biegu zawodowym i mając styczność codziennie z różnymi ludźmi, to jak się już jest tam, to jest taka nasza Mekka, że tak jak jesteśmy sami dla siebie, to jest nam idealnie. I nie mamy takiego parcia, że musimy mieć ludzi, gości, spotkania, bo to wszystko załatwiamy tu w Krakowie. A tam te 120, te 12 arów i te pola tuż za nami, to jakieś, nie mam takiego poczucia, że potrzebuję tych ludzi właśnie. Tam się najlepiej czuję z tymi naszymi zwierzakami pociesznymi. A punktem zwrotnym w twoim życiu było ojcostwo? Tak, skąd wiesz? O, jakoś tak się domyślam. Tak, jak rozmawialiśmy przez telefon i tak mi powiedziałaś o tym punkcie zwrotnym, no to oczywiście w życiu zawodowym to te olśnienia tam świdnickie. Ale tak na życie to gdzieś wyjście z nastolatka, a takie naprawdę dorosłe życie, no to jest ten moment gdzieś tam w grudniu 23 lata temu, kiedy w Łodzi umieścił się pierwszy syn Karol, 29 grudnia, gdzieś noc. Szpital Wielki Kopernika, mroźno, pusto, dość ponuro. A ja przeżywałem euforię o drugiej w nocy i chciałem wycałować taksówkarza i jechałem do teściów, szczęśliwy, że jest Karol na świecie. Tak. No i potem to, że człowiek obserwował i jeździł z nim wózkiem, potem kolejnym wózkiem, potem przeżywał jego przedszkole, potem jego przeprowadzkę do Krakowa i to, jak to źle znosi. I wtedy człowiek nabiera tego poczucia odpowiedzialności w tym niestabilnym zawodzie i szuka tej stabilizacji, tego poczucia, że jednak teraz nie jesteś tylko sam dla siebie, ewentualnie dla żony, ale jest nas więcej i że to coś oznacza. Czyni twoje życie bardziej poważnym i zmusza cię do rozsądniejszego, wydawałoby się, zachowywania i wybierania dróg życiowych. No tak, to myślę, że to ojcostwo mnie też w ogóle jakoś zmieniło, bo chyba wydoroślałem w przyspieszonym tempie, dojrzałem w przyspieszonym tempie, a też moje aktorstwo się musiało szybko zmienić, bo pamiętam, jak próbowaliśmy proroka Ilii w Łodzi, proroka Ilii w reżyserii Grabowskiego, to Mikołaja, to on gdzieś tam nawet kiedyś rzucił mi taką kąśliwą uwagę, że odkąd mi się syn urodził, to się zrobiłem na tej scenie jak dupa wołowa. Wziąłem sobie to głęboko do serca. I stwierdziłem, dobra, to będę już teraz, żeby udowodnić mojemu dyrektorowi, nie będę wołowy, tylko będę męski, silny. Ja od tamtej pory zaczynam strasznie, szczególnie przed kamerą, grać dużo takich ról właśnie twardych gliniarzy, gangsterów, ciężkich facetów, mrocznych.
jakiś też punkt zwrotny w karierze. Choćby w Odwilży, ostatnim serialu, tak, prawda, tak, który można zobaczyć. No tak, no i właśnie i tak widzę, że jak dzwonią do mnie z propozycjami, szczególnie jeśli chodzi o polskie seriale czy fabuły, czy nawet studenci szkół filmowych, którzy chcą, żebym zagrał w ich etiudach czy dyplomach, no to tak idzie to takim pewnym stereotypem mrocznego, silnego, twardego faceta. Nawet się ostatnio śmieję, że mam teraz taki etap, że gram samych ojców. Ojców w skomplikowanej relacji z córką, ojców w skomplikowanej relacji z synem. Zazwyczaj te relacje są skomplikowane. No bo nie byłoby o czym opowiadać, nie? No więc, no ale jakby nie, absolutnie się temu nie sprzeciwiam. Rozumiem, że to taka kolej rzeczy. No, zapewnie za 10 lat oby będę grał już dziadków może. No. A chciałbyś zagrać jakąś postać, której jeszcze nie zagrałeś, nikt ci nie zaproponował? Wiesz, no to rozmawialiśmy, pytałeś mnie, co dzisiaj robię. Stąd jadę od ciebie do teatru na Nieboską Komedię Wszystko powiem Bogu. Do dzisiaj, mając tyle lat, ile mam, gram w tej Nieboskiej 8 sezon Orcia, czyli dziecko ślepe. Dziecko hrabiego Henryka. No i to jest ten challenge aktorski i coś kompletnie dla mnie fascynującego, że wchodzę na te, zmieniam te piórka, mentalność, osobowość i jak wchodzę na te 3 godziny właśnie na scenę, to czuję się tym dzieckiem nadal, więc to mnie bardzo cieszy, że nadal się czuję tym Orciem i że podobno dalej jest to wiarygodne, że jestem nadwrażliwym, dziwnym Orciem, ślepym, ale który ma jakieś światło w sobie, który nadwidzi to, czego inni nie widzą. Tak poetycko brzmi, ale coś w tym jest właśnie. Więc jeśli mówisz o tych takich właśnie zadaniach aktorskich, które są nieoczywiste, jakby przełamujące pewien stereotyp na swój własny temat, no to pewnie jeszcze sporo takich przede mną, oby się zdarzały. Ktoś mnie kiedyś ze studentów zapytał, czy marzyłem zawsze, żeby zagrać Hamleta. A ja mówiłem właśnie, że ten Hamlet mnie nigdy nie interesował. Zawsze marzyłem, żeby zabrać kobietę. Konkretnie? Imię, nazwisko? Nie. Sztuka, powieść? No może się to dopiero napisze, no nie wiem. Zagrałem na przykład parę postaci, które były na granicy takiego androginizmu, nie? Nie było wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, że jest jakaś nieokreślona płeć. A w związku z tym inna zupełnie wrażliwość, inny charakter postrzegania świata. To mnie bardzo fascynowało. No i ta kobieta ciągle czeka. No. Ilek, rozmawiamy o tym, co się zdarzyło, a ja na koniec chciałabym się o punktach zwrotnych, o jakichś przełomowych zdarzeniach, sytuacjach z twojego życia, z przeszłości. Ja bym się ciebie na koniec chciała zapytać o to, co byś chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie, w twoim życiu. A może nie tylko w twoim. Wiesz, no, nie ukrywam, że mam teraz taki moment, no nie wiem, czy to jest to 25-lecie pracy artystycznej, chyba nie ja jedyny, jakiś taki moment zwątpienia w ogóle w sens istnienia, funkcjonowania teatru, sztuki teatru, czy w ogóle sztuka w tym, co się dzieje teraz na świecie, czy ona ma jeszcze sens, czy cokolwiek może. Czy może na cokolwiek wpłynąć, czy my jeszcze jako ludzie jej do czegoś potrzebujemy, skoro świat jest taki okrutny i obłudny. Szukam ciągle tej odpowiedzi. Czasami no, mam dowody na to, że tak, że nie takie wiraże ta sztuka przychodziła, ludzkość, i że trzeba wierzyć w człowieka, a jeśli się wierzy w człowieka, to trzeba wierzyć też w kulturę i sztukę, no bo ona go lepi, tworzy, wzbogaca. Ale nie ukrywam, że no gdzieś to we mnie siedzi. Ten rodzaj zwątpienia. Więc jeśli mnie pytasz, co by się miało zdarzyć, no to chyba jakieś takie 100% pewność, że to, co robimy my, ludzie kultury, ma sens. Na nowo. I tego bym sobie życzył. No oczywiście, żeby się tak stało, no to
ta sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą i tu u nas nad Wisłą, ona by się musiała zmienić i gdzieś wrócić na jakieś bardziej zrozumiałe i bezpieczne tory. No, a nie wiem, czy mamy na to jakikolwiek wpływ. No pewnie każdy tam na tych swoich 12 arach ma w głowie i dosłownie, więc no, trzeba robić swoje oczywiście, no bo cóż nam pozostaje. No i mimo wszystko nie wątpić, tylko wychodzić z wirażu i wierzyć, że może być po prostu normalnie. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.